Dzień dobry, moje drogie robaczki. Dziś pokażę Wam, w jaki sposób unikać słówka because. No i używać nieco bardziej wyszukanych synonimów, tak żeby Wasze wypowiedzi robiły nieco lepsze wrażenie, wszak szerszy zakres słownictwa jest zawsze mile widziany. I mam małe ogłoszenie. Rozpoczęłam pracę nad kolejnym kursem internetowym. Jego nazwa to Good Impression, czyli dobre wrażenie. Będzie on dostępny tylko 2 razy do roku, więc jeśli ktoś nie zdecyduje się na zakup w lutym, będzie musiał czekać minimum 6-7 miesięcy na kolejną szansę. I wziąłam sobie za punkt honoru nauczyć jego uczestników, jak prowadzić small talk, jak nabrać pewności siebie i wypowiadać się płynnie, wyrażać swoją opinię i podawać argumentacje. Ogólnie jak sprawić, żeby nie zapadała taka niezręczna cisza i aby w naszych rozmowach po angielsku nigdy nam nie zabrakło tematów. W opisie znajdzie się link do strony, na której możecie się zapisać na listę osób zainteresowanych, to do niczego Was nie zobowiązuje. Dobrze, ale teraz wracamy do dzisiejszej lekcji, czyli czym zastąpić because. Mam dla Was 6 propozycji, ich tłumaczenie jest bardzo zbliżone i zwróćcie uwagę, że istnieją różne formy zapisu, to jest w zależności od tego, jakich słów używamy i jak interpunkcja będzie nieco inna. Są to tylko przykłady, więc bierzcie poprawkę, to nie jest jedyny możliwy sposób zapisu. No to jedziemy. Therefore, czyli dlatego też, no i 3 różne wersje w zależności od interpunkcji. Przykładowo I overslept, czyli zaspałam. Therefore, I was late. Dlatego też spóźniłam się. As a result, w rezultacie, w konsekwencji. She broke her leg. As a result, she won't take part in the marathon. Czyli ona złamała nogę i w rezultacie nie weźmie udziału w maratonie. Bądź as a result of the accident, she had to go to the hospital. W efekcie, w rezultacie wypadku musiała pójść do szpitala. Since, to jest takie z racji, że ponieważ. Since it was cold, I put on a sweater. Ponieważ z racji, że było zimno, założyłam sweter. As, znowu takie z racji, że, jako że. I can't go to the party, as I'm very busy. No i nie mogę iść na imprezę, jako że jestem bardzo zajęta. Due to, z powodu, przez. She was frustrated due to the problems at work. Czyli była sfrustrowana z powodu problemów w pracy. I ostatnie, as a consequence, czyli w rezultacie, w efekcie, w konsekwencji. He didn't pay his taxes, as a consequence he had to pay a penalty. Czyli on nie zapłacił podatków, w rezultacie musiał zapłacić karę. I to wszystko na dzisiaj, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że wideo się podobało, jeśli tak, proszę okażcie mi nieco miłości lajkiem. Zapraszam też jak zawsze na bloga www.effectiveme.blog.pl oraz na fanpage Anna Szpyt Effective Me. Ja się kłaniam nisko i trzymajcie się. Pozdrawiam.